W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, bardzo serdecznie pozdrawiam Was wszystkich z parafii z Nowego Sącza. W ten sierpniowy, piątkowy poranek 9 sierpnia. I Słowo Boże, które chcemy dzisiaj również przytoczyć i znajduje się w książeczce z Biblią na co dzień, chcę nie tylko przeprowadzić nas przez ten ostatni dzień tygodnia, ale również chcę dodać nam sił na to, abyśmy mogli inaczej popatrzeć na czas, w którym chcemy odpocząć od naszej pracy, od tego wszystkiego, co w tym tygodniu się stało. I w przypowieściach Salomona w Starym Testamencie w 24 rozdziale przypowieści czytamy od 11 i 12 wiersza. Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których nie wiezie na stracenie, zatrzymaj. Jeżeli mówisz, nie wiedzieliśmy, to ten, który bada serca, przejrzy to. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale, 26 wierszu tak pisze. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Drodzy, czas, który jest nam dany, to czas, który właśnie, tak jak to apostoł Paweł pisze, miesza się z radością i smutkiem. Można byłoby powiedzieć, tak jak całe nasze życie. Gdzieś przeżywamy to w naszych sercach, w naszych domach, ze znajomymi, z przyjaciółmi, z naszymi rodzinami. I w tym czasie, kiedy tak wielu z nas nie tylko odpoczywa, ale myślę, że śledzi zmagania na olimpijskich arenach, to patrzy się właśnie na to pod tym kątem. I te słowa apostoła Pawła równie dobrze mogłyby określać nasze emocje. Kiedy widzimy, że nasi zawodnicy tak wspaniale reprezentują nasz kraj, zdobywają medale, to wtedy wszyscy się cieszymy. Cały internet huczy od informacji, wszyscy wypisują gratulacje, cieszą się. Na naszych fanpage'ach pojawiają się wpisy, które mówią o tym, że jesteśmy zadowoleni. Ale kiedy przychodzi porażka, to równie dotkliwie ją potrafimy przeżywać. To wtedy, tak jak sinusoida idzie w dół, to wtedy również i nasz nastrój potrafi się zepsuć. I potrafimy również dawać upust naszego gniewu, żalu, tego wszystkiego, co przeżywamy w naszych sercach. Czy jest jakiś sposób na to, aby zaradzić tym skokom naszych nastrojów? Niestety nie, bo jesteśmy ludźmi, którzy tak, a nie inaczej żyją, tak, a nie inaczej postępują. I za każdym razem będziemy wpisywali się, czy chcemy, czy nie chcemy, właśnie w ten sinusoidalny kształt naszego życia. Jedyną pomocą dla nas wszystkich jest ten, który nas stworzył. Wyjściem z tej sytuacji i zażegnaniem tego, że będziemy oczywiście przeżywali smutki, cierpienie, radości, ale będziemy potrafili sobie z nimi radzić. Kiedy będziemy się smucić, będziemy zawsze opanowani. Będziemy zawsze patrzyli na tego, który będzie próbował nas wspomóc. Tak jak my często jesteśmy tymi, którzy dają
upust swojego, by to powiedzieć, swojej pomocy dla tych, którzy zmagają się z cierpieniem. Bóg jest wszechmogący. Bóg daje nam spełnienie naszego szczęścia, naszej radości. Bóg również towarzyszy nam w tych wspaniałych chwilach i jest z nami, kiedy się radujemy. Pamiętajmy o tym, aby Bogu również i w tym czasie dziękować za Jego obecność. My wszyscy, bo jesteśmy członkami wielkiej rodziny. Rodziny, która potrafi się cieszyć i radować. A myślę, że w trudnym czasie przede wszystkim potrafi się wspierać nawzajem, abyśmy mogli przeżywać każdy kolejny dzień. Boże Wszechmogący, Tobie dziękujemy za ten kolejny dzień, który nam dałeś. Za to, że razem z Tobą możemy przeżyć kolejny tydzień, że możemy pomyśleć o czasie, kiedy będziemy mogli odpocząć, kiedy będziemy mogli udać się tam, gdzie Twoje słowo jest głoszone. Boże Wszechmogący, Tobie niech będzie cześć, chwała i uwielbienie za to, że Ty dajesz nam przeżywać wspaniałe chwile w naszym życiu, że Ty jesteś tym, który daje nam czas odpoczynku. Dziękujemy Ci za to, że Ty każdego nas dnia nas wspierasz, każdego dnia dajesz nam możliwość przebywania wśród tych, którzy cieszą się Twoją obecnością. Boże Wszechmogący, prosimy Cię o Twoje prowadzenie dla każdej i każdego z nas. W czasie cierpienia, w czasie smutku, w czasie, kiedy przeżywamy różnego rodzaju tragedie w naszym życiu i problemy. Ty bądź nam wsparciem, abyśmy mogli się cieszyć, a tą pociechą pocieszać także innych, którzy cierpią. Boże, Ty bądź z nami. Przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen. Zostańcie z Bogiem.